Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 23 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj będziemy dalej rozwijać tych teksów sobie, ponieważ no, to jest nasz główny cel na razie w planie, który opracowałem. Pokój mamy jeszcze przez 3 godziny i 45 minut ze Strindbergiem. To dobrze. Bo ja wojny z nim na razie nie chcę. Na razie oczywiście. Przyda nam się natomiast tutaj Akademia. To zdecydowanie. Co na nią potrzebujemy? Jeszcze 9 narzędzi i 19 karbonu. Okej. Ale najpierw porobimy sobie trochę misji. O, karbon możemy na tą chwilę kupić tylko u jednej osoby. Jest nim tutaj ten profesor, który pływa sobie w swojej arce. Sami na razie karbonu nie produkujemy. To trzeba będzie oczywiście zmienić. Ale to zmienimy dopiero za jakiś czas. Ups. Chyba wyrzuciłem to za burtę. A nie. No, nie ma, nie wyrzuciłem, no to dobrze. Okej, no to teraz płyniemy tutaj po... Don't tell me. You made it, didn't you? Good. But the case isn't closed yet. Have you signed in? No właśnie, jak widzicie, on dopiero wygenerował tutaj 2 sztuki karbonu. To jest zdecydowanie za mało. Tutaj nasze potrzeby. My potrzebujemy karbonu zdecydowanie więcej. Bo na te fabryki też potrzeba karbonu. Na wszystko potrzeba karbonu dla teksów. Jak widzicie, to jest jeden z ich podstawowych surowców, który oni tutaj mają. Bez niego ani rusz. Warning. Production halted. No tak, tutaj. Tutaj teksi nie przejadają tyle tego. Jak widzicie, surowce teksów mamy wszystkie w jednej zakładce. Ponieważ po prostu w podstawowej wersji gry teksi są frakcją poboczną. Dopiero w dodatku Morskie Głębiny oni stają się pełnoprawną frakcją, taką jak tutaj Ekosi i Fabrykanci, Tajkuni tak zwani. Przy czym oni wtedy nazywają się, dostają nowy poziom cywilizacyjny, technogeniusze, dostają własny, jak to się nazywa, własny monument. Dobrze, 12 ton żelaza. Żelazo jest jednym z podstawowych surowców w grze. W każdym Anno w sumie żelazo zawsze było taką podstawą. What can SAAT do for you? SAAT może dla mnie wyprodukować więcej karbonu. To na pewno. Tutaj będziemy musieli zaraz też przenieść te zakłady. Hmm.
Tutaj będzie dobra miejscówka. Jeden zakład przerzucimy sobie tu. Zaraz dowieziemy mu narzędzi. Drugi zakład przerzucimy zaraz obok. Are you smiling because you completed the quest? Or a real find for the initiative? Efektywny stymulator. Co to daje? Ulepsza wszystkie budynki fabryka napojów energetycznych na wyspie o 25%. Alert. Crime rate has reached critical level. Oj, wysoki poziom przestępczości. Przestępczość jest właśnie rzeczą, która pojawia się registering energy shortage. W momencie, kiedy mamy naprawdę wysoki poziom rozwoju już. Ona się w początkowych etapach gry w ogóle praktycznie nie pojawia. Tak jak mówię, pojawia się dopiero właśnie, gdy mamy ten najwyższy, czwarty stopień rozwoju cywilizacyjnego, czyli ekokierownicy. Tutaj też trzeba pomyśleć, kurczę, nad tymi farmami. Więcej musimy ich mieć, zdecydowanie więcej. Clear. Crime under control. No to fajnie, że przestępczość została opanowana. No dobra, to budujemy tutaj po kwietniku wszędzie. Nadal się zastanawiam, dlaczego nie mogę wybudować, kurczę, strażnika. To jest taki budynek, który daje mi niesamowitego boosta do ekologii. The company is very satisfied with you. No i kurczę, mam go przecież w nagrodach gdzieś. Coś tu pozmieniali. No. No właśnie, widzicie, to jest to. Aha! Czyli ja go muszę w akademii opracować. To takie buty. No to dobra. No to budujemy w takim razie. Jak widzicie, mam kolejny powód, żeby sobie wybudować właśnie tą akademię. These goods are guaranteed to help you progress. Even SAAT has to finance its research. No właśnie, ja myślałem, że kurczę, od razu mam go jako jako rzecz do wybudowania. No cóż, no to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak budować akademię. No i cisnąć. Did everything go according to plan? Honestly, I just can't believe it. No
Dobra, tu sobie zrobimy złomowisko starych okrętów, które może kiedyś tam się przydadzą nam do czegoś. Tutaj ciągle się zastanawiam nad tym. Ale nie. My jej to sprzedamy. O! Ona ma karbon. Jasne, że okej, bo masz karbon. Dawaj ten karbon. Jeszcze troszkę narzędzi trzeba dostarczyć. Dobra. Cicho tam. Dobrze, dzięki temu karbonowi, który już do mnie płynie i narzędziom, które tu zaraz przypłyną, oraz myślę szkół, które płynie. Nie, mamy go nawet. Tyle. No to dobrze. Czyli tylko dostarczyć narzędzia i możemy zaczynać tutaj przebudowę. Warning. Production breakdown. Zaraz będziemy tutaj prowadzić wielkie roboty budowlane na tej wyspie. Konkretnie to będziemy po prostu wyburzać tutaj to wszystko. No, to wszystko będziemy tutaj wyburzać przy tym wejściu do portu i tu po prostu zbudujemy sobie drugi nowy port, który będzie miał, no po prostu będzie lepiej tutaj wyglądał, bądźmy szczerzy, taka prawda, po prostu będzie lepiej wyglądał. Nie ma to żadnego uzasadnienia, dlaczego ten port tutaj ma być. Jedynym właśnie uzasadnieniem jest to, że no będzie on wyglądał lepiej niż obecny port. Registering energy shortage. Eco balance. Values rising. Dobra. Teraz tutaj druga kopalnia bazaltu. Kopalnia bazaltu Ekosów i Teksów różni się, mimo że to już jest pierwszy budynek, to oni już na początkowym etapie gry różnią się wszystkim. Chociażby tym, że Ekosi mają już na starcie fajną rzecz. Energy supply inadequate. Jaką jest ta, jak to się nazywa, elektrownia wiatrowa. Techsi takiej, tajkuni takiej. Energy supply inadequate. Ekosi na przykład nie mają problemów z energią na początku gry z prostego powodu. Oni po prostu już od początku rozgrywki mają dostęp do takiej rzeczy, która nazywa się elektrownia wiatrowa, i elektrownia wiatrowa de facto generuje im prąd już od początku gry praktycznie za darmo. Więc no, Ekosi tutaj na początku pod względem energetycznym na pewno są uprzywilejowani w stosunku do
tajkunów, którzy no nie mają tej technologii, oni opierają się na zwykłych elektrowniach węglowych, czym no już od początku gry niesamowicie zatruwają sobie swoje właśnie miasto. Trading route error. Destination harbor destroyed. Mhm. Zaraz się tym oczywiście zajmiemy, tym przywróceniem szlaku handlowego, ponieważ ten szlak handlowy jest dla nas tutaj bardzo ważny. I dodamy okręt jeszcze raz. No dobra, on już powinien teraz normalnie płynąć. Zaraz to sprawdzimy, bo to jest ważne, ponieważ ten statek, nie okręt, to jest statek. Ten statek dostarcza nam po prostu żywności podstawowej dla tutaj mojej populacji Texów. Więc no jak najbardziej musimy tutaj... Warning. Decreased fertility due to pollution. Dziękuję, zaraz się tym zajmiemy. Jak widzicie, nowy port już działa. No i jest wszystko ok, więc nie mamy się czym martwić. To jest taka nietypowa rzecz w Anno, że możemy ten dom nawet tu, ten budynek nawet tutaj wybudować. Surowce z niego i tak będą dostarczane. Okej, teraz powinniśmy... You can read my thoughts. Teraz powinniśmy mieć już tutaj wszystko fajnie ogarnięte. Jeszcze tylko właśnie tego rybaka sobie tutaj wybudujemy oraz ulepszymy nasze magazyny. Registering improvement in eco balance. Tutaj to na razie to zabudujemy drogami, ale myślę, że tutaj z czasem coś fajniejszego wybudujemy niż drogi. Jakąś dekorację tu na pewno wzniesiemy. Na tą chwilę jednak musimy znowu dostarczyć trochę narzędzi. Ah, it's you. How's the research coming along? 3, to już by było 10. Do you need the Eden Initiative's help? Już było 12. O, on też ma. No to płyniemy. Tu oczywiście nie ma co się zastanawiać nad tym. Jak widzicie, na tę chwilę z produkcją narzędzi nie jest najlepiej w moim państwie. Narzędzia są, no nie ukrywajmy, towarem deficytowym na razie na rynku. Będziemy musieli tutaj też coś podziałać w tym kierunku. Oj, oj, oj.
Mamy pożar. Jak widzicie, już tutaj straż pożarna śmiga. No już ugasili. Sytuacja pod kontrolą. Czyli my możemy zająć się tutaj dalej, że tak powiem, pracami budowlanymi. Tu byłoby dobrze. No ja wiem, to wygląda trochę kijowo, jak to jest tak posadzone, ale trudno. Tak, chcę twojego karbonu, dawaj mi ten karbon. Bo zaraz będziemy mieli tutaj... Your skills correspond exactly to the job specifications. Super. Czyli musimy tutaj znaleźć jednego nurka, tak? Myślę, że z moją rolką, na którą narzekam już tyle razy, a jakoś wciąż nic z tym cholera nie robię. Już samo zejście pod wodę, myślę, mogłoby, jest uciążliwe. Dobrze, szukamy nurka. O, fajnie. No możliwe, szmuglerze, że ja będę czegoś potrzebował. Wstrzymano produkcję, ponieważ towary nie zostały odebrane. No dobrze. Zaraz się temu też tutaj przyjrzymy. Dobra. Of course, you're so perfect. No tak, mamy za mało tych fabryk. Zaraz będziemy coś tu działać. Tylko najpierw tego nurka trzeba znaleźć. To jest fajna rzecz, podwodna sterta gruzu. Ona nam daje... tak zwany granulat. To jest po prostu bazalt, który możemy też wydobywać spod wody. Gdzie ten nurek? No tu gdzieś pewnie pływa, tylko ja go nie widzę. Na razie widzę tylko rekiny i dwóch nurków. Ten, którego szukamy, powinien być taką niebieską obwódką, jak wszystkie obiekty, których szukamy. No widzę tu masę nurków, jak się przyjrzę, ale... nie widzę tego aktywnego, którego bym mógł tutaj wziąć. No żeż... a tu się schował. Widzieliście go. Jaki cwaniaczek się schował. Wanna check out what the organization's got to offer? So we're agreed. Się cwaniaczek schował, myślał, że go tam nie znajdę. Jak widzicie,
tutaj właśnie hodowla ryb jest takim obiektem, który no... który ma niewyczerpane źródła zasobów. To jest też ciekawe, że w Anno właśnie nie musimy się przejmować czymś takim jak niektóre zasoby, które się wyczerpują. Nie wiem dlaczego niektóre zasoby w tej grze się wyczerpują, niektóre nie. W sumie ryby są chyba... ryby? No tak, nie licząc upraw. Ups, nie tu. Do you have a scientific interest in our technology? No tak, nie licząc upraw, to... to ryby są jedynym surowcem, który się nam nie zużywa. No chyba, że ryby są traktowane w tej grze jako surowiec. Ewentualnie jako uprawa, o. Tak powiem. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Super. No właśnie, płyniemy po Schmugglera. Chodź no tu. Co tu masz? W pełni zautomatyzowany robot, to nie. Katalizator, o, to jest to. Tego potrzebujemy. Katalizator alginowy jest, jest potrzebny do wybudowania... Lucky for you that I see things the same. From biotech to green tech, we've got it all. Jest potrzebny do wybudowania w akademii zapory wodnej. No a jeżeli wybudujemy zaporę wodną, to ja ją stawiam w tym momencie tutaj. Tak, i nasze problemy, że tak powiem, energetyczne na tej wyspie znikają. To jest oczywiście taki tutaj cel poboczny mojego planu, który ma za zadanie doprowadzić do posiadania 750 badaczy w moim państwie, dzięki czemu będę mógł budować te konwertery metali, które będą miały nieograniczoną ilość surowca w sobie. Gdy coś takiego mi się uda, no to oczywiście w takim wypadku nie będziemy już mieli żadnych tutaj trudności. Dobrze, cicho. Jak widzicie, tutaj mamy naprawdę dużo technologii. My mamy ich tyle odkrytych, bo ja je w większości już poodkrywałem. Więc no tutaj nie musimy się przejmować. Teraz jednak budynki specjalne. Gdzie to była ta elektrownia? Pochłaniacz. Ogniwa odzysku. Nie. Czyli to będzie w budynkach z energią. Tutaj, wytwarzanie energii. Kurde no. Jest, plan hydroelektrowni. Co do niego potrzebujemy? 5 generatorów, 3 jednostki obsługi i 1 katalizator alginowy. Generatorów 5. Generatory produkujemy w laboratorium i generatory są tu. Nie stać mnie nawet na 5. I... Just deal with this once and for all, can't you? Zapomnij. Your refusal to cooperate will have consequences. Dobra, spadaj. Tutaj też potrzebujemy. Tylko do tego znowu potrzebujemy tej nafty. I broni. Broń akurat możemy sobie ogarnąć. 30 broni, 30. Dawaj to. Good deal. Oh, you.
Nie, on tutaj nie ma tego. On też. No ona na pewno nie będzie mieć. So, you didn't forget the initiative. Ten podup. Nie, on też nie ma. Ups. No to mamy problem. Everything ship shape. Go ahead. Have a look. No return. Everything ship shape. Musimy skądś zdobyć naftę. Well, have you got a lot on your plate? No to mamy problem. Bo nie mamy nafty. Paliwa lotniczego, czy jak się... Nafta, właśnie. Kurczę, skąd by ją tutaj pozyskać teraz? Ogólnie naftę pozyskujemy tutaj. Z rafinowanej ropy naftowej. Czy na tej wyspie jest ropa? Nie, tu nawet nie ma ropy. Fajnie. Też nie ma. Czyli ropę musimy... O Boże, dobra. Tym zajmiemy się w następnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. No a ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Anno, gdzie będziemy starali się właśnie ogarnąć tutaj tą ropę naftową, żeby móc posunąć się do przodu w planach budowy hydroelektrowni. Tak więc, jeszcze raz, dzięki, że oglądaliście i na razie.